Witam Państwa w środę 6 lipca ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu kolejne niebezpieczne skrzyżowanie czeka przebudowa. Prace ruszą na początku przyszłego tygodnia. Po latarniach na zwycięstwa przyszedł czas na oświetlenie w innej części miasta. Zachęcimy Państwa do zostania detektywem historii, a na koniec przedstawimy nowego komendanta gliwickiego garnizonu. Dawid Rymisz, zapraszam na serwis. Kierowcom, ale także pozostałym uczestnikom ruchu przypominamy, że dziś rano rozpoczęły się prace remontowe na ulicy Franciszkańskiej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a pogoda dopisze, modernizacja zakończy się jutro. Na utrudnienia mogą natknąć się kierowcy w przyszłym tygodniu w okolicach ulicy Grottgera, Warszawskiej i Lublinieckiej. Dobra informacja jest taka, że niebezpieczne skrzyżowanie czeka przebudowa. Pojawi się sygnalizacja świetlna, chodniki i przystanki autobusowe, czeka lifting. Jednak zakres prac wymusi zamknięcie wlotów ulic Warszawskiej i Lublinieckiej od strony ulicy Grottgera. Tymczasem ruch na ulicy Grottgera zostanie utrzymany w obu kierunkach. Zmiany w tym miejscu wykonawca wprowadzi wraz z postępem prac. Podsumowując, od poniedziałku bądźmy w tych rejonach podwójnie czujni. Środa, połowa tygodnia za nami. Można już powoli zacząć myśleć o weekendzie. W najbliższą niedzielę zostanie rozegrana gra miejska z gliwickimi metamorfozami. Trasa tegorocznej edycji przebiegnie tropem inżyniera Huty Gliwickiej, fotografa Wilhelma Bermana. Udział mogą wziąć 2-3-osobowe grupy. Trzeba będzie m.in. rozszyfrować informacje na podstawie zdjęć ze starówki, znaleźć punkty kontrolne. Będzie to zabawa w detektywów śladami historii. Głównym celem tegorocznej gry będzie odszukanie zagubionej pieczęci. Czas akcji to rok 1871. Ważny jest termin zgłoszeń, który upływa w czwartek. Więcej informacji na temat gry na stronie Stowarzyszenia Gliwickie Metamorfozy. Pozostajemy w temacie infrastruktury drogowej. Po zakończonej modernizacji oświetlenia ulicy Zwycięstwa przyszedł czas na kolejny etap realizowanego tzw. masterplanu. Przebudowane zostanie oświetlenie ulicy Akademickiej. Miasto właśnie ogłosiło przetarg. Oświetlenie zostanie wymienione na odcinku od skrzyżowania z ulicą Panewnicką do skrzyżowania z ulicą Marii Curie-Skłodowskiej, około 1022 metry. Obecnie znajdują się tam wyeksploatowane betonowe słupy oświetlenia ulicznego. Zastąpią je lampy LED, które dają białe, neutralne światło. Wizualnie będą nawiązywać do lamp zainstalowanych wcześniej na innym fragmencie tej ulicy. Oferty można składać do połowy lipca. Gliwiccy policjanci mają nowego komendanta. Został nim nadkomisarz Marek Bajcer. Wprowadzenia dokonał zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. Nowy gliwicki komendant do służby wstąpił w 1991 roku. Jego kariera zawodowa od początku związana była z gliwickim garnizonem, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, zaczynając od policjanta w kompanii pogotowia policyjnego i patrolowania komendy rejonowej policji w Gliwicach, poprzez stanowiska wykonawcze i kierownicze. W listopadzie 2009 roku nadkomisarz Marek Bajcer został naczelnikiem Wydziału Sztabu Policji KMP w Gliwicach. Od prawie roku pełnił służbę w zabrzańskim garnizonie. W lipcu 2015 powierzono mu obowiązki zastępcy komendanta miejskiego. Panu komendantowi życzymy samych spokojnych dni służby. I tą wiadomością kończymy środowy serwis informacyjny telewizji Imperium, dostępnej w sieci kablowej Imperium Telekom. Kolejna garść aktualności z Gliwic jutro o tej samej porze. Zachęcam Państwa do odwiedzin naszej strony internetowej tvimperium.pl. Jesteśmy też na Facebooku i Instagramie. W imieniu swoim zespołu dziękuję za uwagę i życzę przyjemnego popołudnia.